Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak można sprawnie ocenić testy diagnostyczne pod kątem ich wykrywalności stanu faktycznego. I możemy mieć sytuację, że wynik faktycznie może być dodatni lub ujemny. Ujemny oznacza, że ktoś jest zdrowy, a dodatni, że choroba faktycznie ma miejsce. Jednocześnie test może wykazać dwa stany. Dodatni, czyli potwierdza, że jest choroba, albo może wykazywać, że choroby nie ma. Mogą zaś przypadki, że choroba nie jest wykryta, a jednak faktycznie ma miejsce, czyli wynik jest fałszywie ujemny. Fałszywie, bo niezgodny ze stanem faktycznym daje wynik ujemny. Tak samo negatywny dla nas jest wynik jest dodatni, czyli ktoś mówi tak, chorujesz, a osoba jest faktycznie w rzeczywistości zdrowa. Czyli taki wynik możemy nazywać fałszywie dodatnim. Czyli fałszywie, bo niezgodnie ze stanem faktycznym, wynik jest dodatni, a osoba jest ujemnie określona, czyli jest w tym momencie zdrowa. Wśród naszych dwóch cech, przy stanie populacji zdrowej i przy stanie populacji osób chorujących, mamy pewien problem z określeniem tej granicy, od którego momentu nasz test będzie wykrywał osobę chorującą, a od kiedy będzie wykrywał osobę zdrową. Bo jeżeli ta granica jest zbyt na prawo przesunięta, my w tym momencie mamy mniejsze szanse na wykrycie osób chorych, a jednocześnie mamy większe szanse na wykrycie osób zdrowych. Jeśli ten punkt odcięcia byłby ustawiony za bardzo w lewą stronę, czyli bliżej z rozkładu populacji zdrowej, my wówczas zyskujemy na czułości, czyli zwiększają nam się szanse na wykrycie choroby wśród chorych, a jednocześnie maleje swoistość, czyli na to, że nie zostanie wykryta choroba wśród zdrowych. Wśród miar diagnostycznych mamy pewne określenia, które pozwalają sprawdzać, czy testy możemy uznać za jakościowe, wiarygodne, czy też nie. Jedną z miar jest tak zwana czułość diagnostyczna. Są to szanse na wykrycie choroby wśród chorych. I z takiej definicji prostej można wyciągnąć sposób liczenia, że to jest liczba osób, które są faktycznie chore, a choroba została wykryta w porównaniu do wszystkich osób chorych. My byśmy chcieli, żeby jak najwyższa była ta czułość diagnostyczna, bo wtedy są większe szanse na wykrycie tej choroby. Jednocześnie chcielibyśmy, żeby tak zwana swoistość diagnostyczna też została uznana za jak najwyższą. Co to tak zwane szanse na niewykrycie choroby wśród osób zdrowych? Niewykrycie choroby, czyli ja to bym powiedziała, że to jest liczba osób, które są zdrowe. No i wynik testu wyszedł ujemny, ale w porównaniu do wszystkich osób zdrowych zbadanych. Wartość predykcyjna dodatnia, czyli są to szanse na wykrycie prawdziwie chorych osób wśród wszystkich dodatnich wyników. Jest to liczba osób faktycznie chorych w porównaniu do wszystkich wyników, jakie okazały się dodatnie. Wartość predykcyjną negatywną, czyli jest to szanse na niewykrycie choroby wśród zdrowych osób w porównaniu do wszystkich ujemnych wyników. Czyli nam zależy na tym, liczba tych osób, by ta liczba osób zdrowych w porównaniu do wszystkich osób, które miały potwierdzony wynik ujemny, czyli że nie chorują, był jak najwyższy. Nam zależy zawsze, żeby liczba tych faktycznych wyników potwierdzonych ze stanem prawdziwym, czyli to, że ludzie są chorzy i wynik mają potwierdzający chorobę, i ludzie zdrowi, którzy mają wynik ujemny, czyli stwierdzający brak choroby, czyli bycie zdrowym, był jak najwyższy. I dlatego dodajemy ze sobą liczbę poprawnych wyników, czyli tego właśnie pola zaznaczonego na żółto i drugiego na żółto w porównaniu do wszystkich wyników zebranych. Liczba chorych, liczba zdrowych, te wyniki to są po prostu sumowania dla odpowiednich kolumn, a tutaj dla odpowiednich wierszy.